Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku symulowanej kariery na moim kanale. Jak widzicie, to oczywiście czeka nas spotkanie z zespołem AC Monza w półfinale pucharowym. Ogólnie to, jak możecie zauważyć, w drugim spotkaniu również nie mamy jakichś mocnych zespołów, jest to Venezia oraz Udinese, więc myślę, że możemy łatwo zdobyć ten puchar. No ale oczywiście nie lekceważymy rywali, bo skoro zaszli aż tak daleko, no to jednak coś musieli pokazać w tych meczach, więc przechodzimy już do tego spotkania. Myślę, że jednak wstawimy w miarę mocny zespół, może ewentualnie zrobimy parę zmian. Bo widzę, że tu na przykład Walker jest trochę zmęczony, więc myślę, że zastąpi go Fagnoman, który ostatnio jest w całkiem niezłej formie. Może też niech zagra sobie na środku obrony Kalulu albo Kier. Może tu postawimy na młodego Francuza. No i może odpocznie sobie Rodrigo i zagra sobie Nelson na prawym skrzydle. Okej, więc myślę, że to będzie tyle, jeśli chodzi o zmiany. Myślę, że możemy już przejść do szybkiej symulacji tego spotkania. No i zobaczmy na rezultat, czy uda nam się awansować do finału. No i mamy pewny awans 3-0. Alvarez widzę, że zdobył dwie bramki. I tu jeszcze pierwsza w pierwszej połowie, więc mamy hat-tricka Alvareza. Bardzo ładny występ. No i mamy awans do finału Pucharu Włoch. Widzę, że też na boisku pojawi się Pobega, Hauge oraz Krunić. No i mamy awans do finału, więc mamy dużą szansę na zdobycie kolejnego trofeum w naszej karierze. Okej, chyba tego zawodnika wycofałem z listy transferowej. No ale raczej u nas za bardzo nie będzie miał zbyt wielu szans, więc ewentualnie może jakieś wypożyczenie. No i mamy oczywiście trening. Mamy 3 punkty przewagi nad Lazio, więc tutaj musimy uważać, żeby nie stracić tej przewagi. No a przed nami mecz z Fiorentiną. Okej, Kalulu chce zagrać w tym spotkaniu, no zobaczymy, czy wystąpi. Może dajmy mu odpowiedź, że będą ważniejsze mecze, bo jednak też chciałbym, żeby inni zawodnicy dostawali szansę gry. Fiorentina zajmuje się w tym miejsce. A my przechodzimy już do symulacji tego spotkania. Zobaczymy ewentualnie na jakieś zmiany w zespole. Alvarez ostatnio jest w świetnej formie. No Kalulu nawet jest trochę zmęczony, więc raczej tutaj może wystąpić w tym spotkaniu Kier zamiast Tapsoby. No i myślę, że możemy wystawić na taki skład na to spotkanie. Akurat Fiorentina jest całkiem solidnym zespołem, jak widzicie, jest Chiesa na skrzydle, Mir Gonzalez, Saul, Rongier, Nastasi, Śmiękowicz, więc całkiem niezły skład. Ale my przechodzimy już do szybkiej symulacji tego spotkania i zobaczmy na rezultat. Wygrywamy 2-0, Ligio zdobył bramkę oraz Bellingham. Na boisku pojawił się Rebić oraz Pobega i jeszcze Hauge. Okej, zdobywamy kolejne bardzo ważne 3 punkty w walce o mistrzostwo Włoch. I widzę, że chyba Lazio straciło punkty, zremisowali jakiś mecz, bo mamy teraz 5 punktów przewagi, więc tu akurat już robi się troszkę bezpieczniejsza przewaga, ale nadal jest to bardzo mało punktów. No ale liczę, że w bezpośrednim spotkaniu z tym zespołem uda się troszkę jeszcze odkoczyć od naszych rywali ligowych. Mamy raport scouta dotyczący tego zawodnika. No widzę, że i tak był on poza naszym zasięgiem, a ten Walker spisuje się całkiem nieźle. Też Wagnoman bardzo ładnie gra w ostatnich spotkaniach. Ok, widzę, że mamy troszkę przerwy od spotkań. Ale już przed nami, jak możecie zauważyć, jest spotkanie z Lazio. Bardzo ważny mecz. Jeśli wygramy ten mecz, to będziemy mogli jeszcze bardziej odskoczyć Lazio. No widzę, że już Napoli i Juventus chyba raczej odpadły z walki o mistrzostwo Włoch, bo jednak mają oni znacznie mniej punktów, ale to i Lazio nadal się liczy. No więc tu nie możemy sobie pozwolić na porażkę w tym spotkaniu. Mamy ofertę prowadzenia kadry Rumunii, nie jestem zainteresowany tą ofertą. Może w przyszłości obejmiemy jakąś lepszą reprezentację. Oczywiście mamy konferencję prasową, no i gramy u siebie, więc tutaj będziemy mieli przewagę własną. Grazie per essere qui oggi, possiamo cominciare. No i też postaram się zmotywować naszych zawodników do walki w tym spotkaniu, będzie to bardzo ważny mecz. Okej, nasz zespół jest bardzo dobrze zmotywowany. Direi che può bastare. No więc przechodzimy już do tego spotkania, wystawimy oczywiście najmocniejszy możliwy skład. Widzę, że zawodnicy są wypoczęci, więc możemy wystawić nasz podstawowy, najmocniejszy skład na to spotkanie. No i przechodzimy już do szybkiej symulacji. Zobaczmy, czy uda się odskoczyć naszym rywalom. I mamy remis.
Chociaż i tak dobrze, bo zachowamy taką samą przewagę punktową. Bramkę zdobył Leo dla Lazio Pedro. Na boisku pojawił się Pobega, Hauge oraz Kier. Szkoda, że nie udało się zdobyć 3 punktów, ale i tak zachowamy tą przewagę nad Lazio. Dalej mamy 5 punktów przewagi, może akurat Lazio przegra jakiś mecz na przykład z Interem albo z Juventusem. No i wtedy uda nam się trochę odskoczyć, ale też oczywiście my musimy wygrywać te spotkania do końca sezonu. Przed nami widzę, że mecz z Sampdorym, trochę słabszy rywal. Oczywiście po drodze mamy też dużo treningów, żeby nasi zawodnicy się rozwijali. Ok, widzimy też, że Walker Peters jest zadowolony ze swojej roli w zespole. No całkiem nie się spisuje się ten piłkarz, ale mamy chyba rewanż z zespołem AC Monza, więc tam będą mogli wystąpić rezerwowi piłkarze, bo jednak mamy dużą przewagę w tym meczu. Benvenuti a tutti, possiamo cominciare con le domande. Tak się motywujemy też zespół do walki o kolejne punkty w Serie A. No i okej, przechodzimy do meczu z Sampdorią. Raczej nasz zespół powinien być wypoczęty. Zobaczymy ewentualnie na jakieś zmiany. Widzę, że Walker jest zmęczony, więc tutaj zagra sobie Wagnoman. Na szczęście ten piłkarz ostatnio jest w bardzo dobrej formie, więc myślę, że też powinien zaliczyć dobre spotkanie. Tu możemy wystawić podstawowy skład, bo na mecz Pucharu Włoch będę chciał dać szansę rezerwowym piłkarzom. No tu przechodzimy już do szybkiej symulacji. Widzę, że Quagliarella dalej gra. Jest to już zawodnik, który ma dość sporo lat, ale widać, że nadal utrzymuje dobrą formę i kontynuuje swoją karierę. No my przechodzimy do szybkiej symulacji i zobaczmy na rezultat tego meczu. Wygrywamy 2-1. Bramkę zdobył Wagnoman oraz Pobega, więc ten Wagnoman naprawdę jest w fajnej formie. Zdobywa gola. Też Pobega trafił do siatki i dał nam zwycięstwo. A na boisku właśnie pojawił się Pobega, Krunić oraz Kier. Też niedługo powinna wrócić Liga Europy, chociaż akurat naszym priorytetem jest zdobycie Mistrzostwa Włoch oraz Pucharu Włoch. Tutaj oczywiście mamy mecz rewanżowy z zespołem AC Monza. Możemy sobie oczywiście wziąć udział w konferencji. Grazie per la pacienza. Possiamo dare inizio a questa conferenza stampa. No więc myślę, że w tym spotkaniu też kilku rezerwowych będzie mogło dostać szansę pokazania się z dobrej strony. Purtroppo dobbiamo interrompere. Ok, więc przechodzimy do tego meczu. Gramy u siebie, więc tu na spokojnie możemy wystawić trochę rezerwowy skład. Tu na prawej obronie myślę, że zagra sobie Walker, bo jest wypoczęty. Na bramce właśnie zastanawiam się, czy wystawić może tego Aslana, czy może Diagońskiego. Może niech Polak zadebiutuje w naszym zespole. Tutaj na środku obrony zagra Kier oraz Kalulu. Na lewej obronie myślę, że zagra sobie Baloturę. Ok, zamiast Rodrygo może wystąpi sobie Nelson. Na lewej pomocy myślę, że zagra Haugen. No i na ataku zagra Rebić. Myślę, że raczej resztę zawodników zostawię. Tutaj środek pola raczej zostawię. Bo są to zawodnicy, którzy mają dość sporą wytrzymałość, więc na spokojnie też powinni odpocząć. Może też będziemy mieli jakieś zmiany w trakcie meczu, więc ci piłkarze też będą mogli trochę sobie odpocząć. Ewentualnie może dajmy Asenho na ławkę rezerwowych, może uda mu się pojawić na boisku. Może ewentualnie Fontana zamiast Branta, niech sobie zagra. No i przechodzimy już do szybkiej symulacji, zobaczymy, może też rezerwowy skład pokaże się z dobrej strony i wygra to spotkanie. Mam nadzieję, że nie zawalimy tego meczu. Nie, wygrywamy nawet 4-0, więc jeszcze wyższe zwycięstwo rezerwowym składem. Bramkę zdobył Rebić, Pobega, Rebić. No i Asenho pojawił się na boisku i zdobył bramkę, więc to już bardzo fajny występ naszego młodego skrzydłowego. No więc tu mamy wysoki wynik 7-0. No i przechodzimy oczywiście dalej, no i mamy awans do finału. Ok, w finale widzę, że zmierzymy się z Wenecją, która w tłumaczy wygrała 6-3 z zespołem Udinese. No więc całkiem ciekawe, że akurat taki słabszy zespół dotarł do finału. No raczej się nie wolno ich lekceważyć, bo też skoro pokonali lepsze zespoły, to też coś muszą potrafić. Kier jest zadowolony, że dostaje więcej szans gry. Mamy oczywiście jeszcze nagrodę z turnieju. No a przynajmniej derbowe spotkanie z Interem.
Pacy widzę, że przegrały chyba kolejny mecz, bo mamy już aż 8 punktów przewagi, więc tutaj już sytuacja robi się trochę lepsza. Mamy też raport o juniorach, to jest ten jeden zawodnik z Turcji, ale widzę, że jemu spadł dość mocno potencjał, więc chyba tego juniora sobie zwolnimy. Ogólnie spośród tych wolnych zawodników można pozyskać naprawdę świetnych piłkarzy. No, jak widzicie, w Lidze Europy zmierzymy się z naszym byłym zespołem, czyli z zespołem Rangersów, więc naprawdę ciekawa sytuacja. Będziemy mogli też zmierzyć się. Grazie per la pazienza. Possiamo dar inizio a questa conferenza stampa. Jednak obecnie prowadzimy lepszy zespół, czyli AC Milan, ale jednak Rangersi też mają naprawdę kilka ciekawych piłkarzy. Oj, tutaj przypadkowo dałem odpowiedź, która zmniejszyła trochę morale, więc mogą tutaj zobaczyć dokładnie, co daje, bo tutaj zazwyczaj podczas tej konferencji daje byle jaką odpowiedź, żeby zwiększyć morale. Bene, direi che possiamo chiudere qui. No ale najpierw mamy spotkanie z Interem, a za chwilę mecz z Rangersami. No, Rangersi mają na przykład Nowaka, też kilku ciekawych napastników, obrońców. Ale okej, przejdziemy do meczu z Interem, gramy u siebie. Nasz podstawowy skład jest wypoczęty, tylko widzę, że Walker jest trochę zmęczony. Ale tutaj akurat nie jest to problemem, bo zagra sobie Wagnoman. No, reszta piłkarzy wypoczęta, no bo oczywiście w poprzednim meczu ustawiliśmy rezerwowy skład. No więc tutaj mamy wypoczęty zespół. Możemy przejść do szybkiej symulacji, zobaczmy, czy uda się wygrać derby Mediolanu. I mamy zwycięstwo 3-1, Pobega zdobywa bramkę, już naprawdę bardzo fajnie spisuje się ten piłkarz. Brandt trafił do siatki oraz Bellingham. Akurat Brandt dość dużo nie strzelał w ostatnich meczach, ale tu na szczęście trafił do siatki. No więc mamy pewne zwycięstwo. Giri zdobył bramkę dla Interu. Oraz zdobywamy kolejne bardzo ważne 3 punkty. No i teraz przed nami Liga Europy, no i teraz na szczęście dobrze pojawia się to tło. No, Rangersi grali w Lidze Mistrzów, ale spadli do Ligi Europy, no i tutaj akurat trafili na nasz zespół. Okej, weźmiemy sobie udział w konferencji. Ciekawe, czy będzie jakaś informacja, że znasz był zespół. Thanks guys, we can get going now, yeah? Okej, no w sumie robić jest z wynikiem, więc tutaj jak najbardziej nie ma mowy o tym, żeby odszedł z naszego zespołu. Alright, that's all we have time for. Thank you. W związku z tym, że Rangers jest naszym byłym zespołem. Ale przejdziemy do tego meczu. Pierwsze spotkanie gramy na wyjeździe. Zobaczmy na ich skład. Jest Ken, Sakala, Hadji, Nowak, Kamara, Herrera. Jest Zinchenko, Alderweiler, Sanz, Tavernier oraz Loris, więc naprawdę całkiem niezły skład zostawiliśmy w tym zespole. Przechodzimy do naszego składu. Myślę, że raczej wystawię taki zespół. Może ewentualnie wstawimy sobie tutaj Haugę na prawą pomoc. No i to chyba będzie tyle, jeśli chodzi o zmiany. Wystawiamy taki skład na to spotkanie. No i przechodzimy do szybkiej symulacji. Zobaczymy, czy uda się pokonać nasz były zespół. Okej, mamy remis. Brandt zdobył bramkę dla naszego zespołu, a dla Rangersów Amaral trafił do siatki. No więc myślę, że rewanż może być naprawdę ciekawy. Przechodzimy dalej. Okej, mamy informację o zawieszeniu naszego zawodnika. Hauge został zawieszony z powodu uzbieranych żółtych kartek. Akurat jest to piłkarz rezerwowy, więc nie jest to jakiś duży problem. Mamy mecz z Geną i za chwilę mamy rewanż. Okej, tu gramy u siebie, więc myślę, że kilku piłkarzy może dostać. Grazie per essere qui oggi. Possiamo cominciare. Na Lidze Europy. Na trzecią lidze mamy już trochę większą przewagę, więc tutaj nie musimy już aż tak bardzo martwić o punkt, ale jednak fajnie byłoby wygrać z tego zespołu. Non c'è più tempo per. Okej, więc przechodzimy do tego meczu. Genoa zajmuje 9 miejsce w lidze. No i myślę, że zrobimy kilka zmian w naszym zespole. Widzę, że Brandt jest trochę zmęczony, więc tutaj może zagra sobie Pobega. Ostatnio ten zawodnik jest w bardzo dobrej formie, zdobywa sporo bramek. Okej, myślę, że też Wagnoman może zagrać na prawej obronie. Na środku myślę, że wystąpi sobie Kalulu.
chyba będzie tyle, jeśli chodzi o zmiany. Myślę, że możemy już przejść do tego spotkania. Ewentualnie może zamiast Hauke pojawi się Astranho, może też uda mu się wejść na boisko i zdobyć jakąś bramkę. No my przechodzimy już do szybkiej symulacji i zobaczmy, czy uda się zdobyć kolejne 3 punkty. Jest zwycięstwo 3-1, Bellingham trafia do siatki, no i Alvarez 2 razy umieścił futbolówkę w siatce. Zdobywamy kolejne 3 punkty. Widzę, że ten Alvarez bardzo fajnie się spisuje. Szkoda, że Rodrigo nie zdobyła zbyt wiele goli. Ale na szczęście ten Alvarez okazał się bardzo dobrym transferem. No i przed nami rewanżowe spotkanie z Rangersami w Lidze Europy. Jest to 1/8 finału. Mamy też informację, że Maignan ma bardzo dużo czystych kont. 28 spotkań, 7 czystych kont. Też dosyć duża wartość rynkowa. No a przed nami rewanż z zespołem Rangersów. Okej, Pobega chce zagrać w tym meczu. No tutaj możemy to ewentualnie rozważyć, bo zasadzie jest w dobrej formie. Chociaż tu jeszcze zobaczymy, czy zagra on, czy Brand. Mamy też informację o powołaniach do kadry. Brand został powołany do Niemiec oraz Wagnoman. No Wagnoman jest w bardzo dobrej formie, więc tutaj akurat się nie dziwię. Kimpembe do Francji, Maignan do Francji, Alvarez do Argentyny, Hauge do Norwegii i Tonali do reprezentacji Włoch. Chociaż ciekawe, że Hernandeza chyba nie powołali. Albo powołali, może nie zauważam, chociaż to czasami jeszcze przychodzi uzupełnienie tej listy. Grazie per essere qui oggi. Possiamo cominciare. Na przykład zostać powołany do reprezentacji Portugalii, więc może przyjdzie jakieś uzupełnienie tej listy powołanych zawodników. Okej, udało się fajnie zmotywować naszych piłkarzy. No direi che può bastare. Gramy u siebie. Zobaczmy na nasz skład. Mamy tutaj oczywiście skład Rangersów, chyba jest taki sam jak w poprzednim spotkaniu. Chociaż nie, Golson jest na SO, a wcześniej był Sands, ale generalnie jest to bardzo podobny zespół. Okej, Hauge nie może zagrać, ale tutaj oczywiście go nie możemy zmienić bez ten błąd. Ale myślę, że Pobega może wystąpić na SPO zamiast Branta. No i tu chyba raczej będzie tyle, jeśli chodzi o zmiany. Nasi zawodnicy są wypoczęci i gotowi do tego spotkania. No więc możemy przejść do symulacji, pewnie będziemy musieli tego Hauge zamienić. No i przechodzimy do symulacji i zobaczmy, czy uda się awansować dalej. I mamy zwycięstwo 4-2, w tym meczu było 5-3. I Rodrigo w końcu trafił do siatki w 86 minucie, Lio zdobył 2 bramki, a nawet 3, bo jeszcze w pierwszej połowie umieścił piłkę w siatce. Dla Rangersów gola zdobył Sakala oraz Kent, ale tutaj naprawdę świetny występ Lio oraz Rodrigo, więc tutaj nasi skrzydłowi bardzo dobrze się spisali, stanęli na wysokości zadania. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu Rodrigo będzie zdobywał więcej bramek. Okej, to mamy też pozostałe wyniki. Arsenal widzę, że oraz Borussia grali. Tutaj Borussia wyeliminowała klub z Anglii, Atletico wyeliminował Ajax z takich ciekawszych meczów. Też Crystal Palace grał z Walencją, ale Walencja awansowała. No jest kilka ciekawych zespołów mamy w Lidze Europy, więc aż tak łatwo nie będzie wygrać te rozgrywki, ale zobaczymy. Fajnie byłoby zdobyć Puchar Włoch, Mistrzostwo Włoch oraz jeszcze Liga Europy, ale z Ligą Europy może być ciężko. Tym bardziej, że jednak aż tak szerokiej kadry nie mamy. Okej, Rodrigo jest zadowolony, że tak często występuje. Mamy nagrodę z turnieju oraz informację, że Hauge już nie jest zawieszony, więc będzie mógł wystąpić w kolejnym spotkaniu. A przynajmniej mecz z Atalantą Bergamo. Mamy oczywiście konferencję prasową. Grazie per la pazienza. Possiamo dare inizio a questa conferenza stampa. Przed tym spotkaniem, no więc przechodzimy już do tego meczu. No widzę, że nasza przewaga nad Lazio już rośnie. Mamy 73 punkty, oni 59, dalej jest Napoli, Juventus oraz Inter. No i na 6. miejscu jest Roma. No my mamy już coraz większą przewagę, więc myślę, że tutaj uda się zdobyć mistrzostwo. Skład widzę, że mają ciekawy, jest Griezmann, Mirancho, Pasalic, Jovic. Co ciekawe, na lewej pomocy Ndombele, też Gosens w środku pola, Zyganków, Lacroix. No naprawdę fajne wzmocnienia zespołu. My
Myślę, że tutaj my musimy zrobić parę zmian w naszym składzie, bo niektórzy piłkarze są zmęczeni, na przykład Leo jest zmęczony, więc tutaj zagra sobie Haugę. Na prawej stronie myślę, że wystąpi Wagnoman. Myślę, że taką formą zasługuje na częstsze występy. No i tu myślę, że możemy wystawić już taki skład. Reszta piłkarzy jest w miarę wypoczęta, więc przechodzimy do szybkiej symulacji i zobaczmy, czy uda się zdobyć kolejne 3 punkty w lidze. Tak jest, skromne zwycięstwo 1-0 po bramce Bellinghama. Ale najważniejsze jest to, że zdobywamy kolejne punkty i jeszcze bardziej oddalamy się od rywali. Ok, widzę, że teraz Kier jest niezadowolony, że nie gra. A jeszcze mamy tę odpowiedź, która mu zmniejszyła morale. No. Mógłbym jednak to dokładnie przeczytać te odpowiedzi. Ale okej, myślę, że damy mu szansę w kilku spotkaniach i będzie mógł występować trochę częściej. Tym bardziej, że mamy większą przewagę, a teraz gramy też częściej spotkanie, bo jeszcze gramy w Lidze Europy. Myślę, że tu przesymulujemy sobie ten czas w kalendarzu, bo mamy przerwę na kadrę, no i przed nami mecz z Napoli. Bardzo ciekawy przeciwnik, dosyć solidny zespół. Też zajmują oni wysokie miejsce w tabeli. No więc tutaj może być naprawdę ciekawie. Pewnie będziemy mieli jeszcze jak zwykle konferencję prasową przed takim spotkaniem, a Lazio widzę, że kolejne punkty stracił już. Nasza przewaga robi się dość pronti. Se volete possiamo cominciare con le domande. Non c'è tempo per altre domande. Zobaczmy, czy możemy ewentualnie jakieś zmiany zrobić. Może zamiast Tapsoby zagra sobie Kier na środku obrony. No widzę, że już trochę mu spada overall, ale nadal jest to całkiem solidny i doświadczony obrońca. Też Tonali rozwinął się na 88, już ten skład wygląda naprawdę solidnie. No to ja się piłkarzy w rozpoczęcie, bo mieliśmy przerwę na kadrę. Też Bellingham się rozwinął na 86. No a my przechodzimy już do symulacji tego spotkania. No i zobaczmy, czy pokonamy Napoli. Ok, mamy porażkę i Zieliński zdobył bramkę, do naszego zespołu trafił Alvarez do siatki. No i Osimhen strzelił bramkę. Niestety tutaj mamy porażkę, ale i tak mamy sporą przewagę punktową, więc ta porażka nic za bardzo nie zmieni w naszej sytuacji ligowej. A teraz mamy bardzo ciekawy mecz w Lidze Europy, mecz z Atletico, bardzo ciężki rywal. Balotura też widzę, że ukończył plan rozwoju i rozwinął się na 76 punktów oceny ogólnej, bardzo fajnie. To jest to solidny zmiennik dla Hernandeza. No, przynajmniej bardzo ciężki mecz, więc tutaj nie wiadomo, czy nie zakończymy sobie przygody w Lidze Europy, ale może uda się wyeliminować Atletico. No jest to też jeden z mocniejszych zespołów w tych rozgrywkach. Mamy nominację do zawodnika miesiąca i ciekawe, że nie ma tam żadnego z naszych zawodników, ale my otrzymaliśmy nagrodę dla menadżera miesiąca. Ale szkoda, bo liczyłem, że na przykład Alvarez mógłby zostać chociaż nominowany do nagrody piłkarza miesiąca. Grazie a tutti per essere intervenuti. Possiamo dare inizio alla conferenza stampa. Oczywiście to już motywujemy nasz zespół do walki w tym spotkaniu. Ale jednak to nie będzie łatwy mecz, ponieważ Atletico ma naprawdę świetny skład, dobbiamo... spokojnie mogliby też walczyć o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Gramy u siebie, więc zobaczymy, co uda się tutaj ugrać. No, Atletico ma na tego Abrahama, jest Felix, mają Kostnicia, jest Goreska, Depol, Tagliafico, chociaż nie wiem, czemu on gra na prawej pomocy. Jest Gabriel, Koulibaly, Caceres, Llorente oraz Oblak. Chociaż słyszałem, że tutaj już w tych późniejszych sezonach w karierze często komputer lubi stawać zawodników na losowych pozycjach, ale jednak trochę dziwnie to wygląda. No chyba, że to jest jakaś taktyka komputera, może ten Tagliafico będzie grał lepiej na prawej pomocy. Okej, my wystawiamy nasz najmocniejszy zespół na to spotkanie. No i przechodzimy do szybkiej symulacji i zobaczmy, czy uda się wygrać. I wygrywamy 2-0, więc myślę, że jest to mała niespodzianka. Leo zdobył bramkę oraz Krunić, który wszedł z ławki za Branta. No więc bardzo dobrze, mamy przewagę, ale jednak trzeba będzie też utrzymać tą przewagę w meczu rewanżowym w Madrycie.
Ale na razie układa się to bardzo fajnie dla naszego zespołu. Okej, okay, David został najlepszym piłkarzem minionego miesiąca. Zobaczmy na najlepszych strzelców. Właśnie tutaj David ma najwięcej bramek, 22 trafienia. Później Lautaro Martinez 18, Gonzalez 16, Pasalic 13, Simon 13. No i z naszych zawodników na szóstym miejscu znajduje się Brandt, który trafił do siatki 12 razy. Podobnie jak Leo, który również pokonywał bramkarzy 12 razy. No i również 12-krotnie do siatki trafił Artur z Juventusu. Ale jednak tu my prowadzimy, bo u nas bramki zdobywają praktycznie wszyscy zawodnicy, nawet obrońcy potrafią trafiać do siatki. No a my przechodzimy do meczu z Udinese, mamy też nasze statystyki, 4 zwycięstwa, 4 spotkania, 3 zwycięstwa oraz jedna porażka w minionym miesiącu. Myślę, że bardzo fajne liczby. Okej, okay, Udinese ma całkiem ciekawą formację 3-5-1-1. Myślę, że możemy zrobić parę zmian, bo niedługo będzie nas czekał rewanż w Lidze Europy, a też nasi piłkarze po poprzednim spotkaniu są zmęczeni, też Rodrygowi też rozwinął się na 85. Tutaj zagra sobie Wagnoman, tutaj na SO myślę, że zagra Kier oraz Kalulu. Myślę, że tutaj Baloturę może też wystąpić. No i to chyba raczej będzie tyle, jeśli chodzi o zmiany. Przechodzimy już do szybkiej symulacji tego spotkania i zobaczmy, czy uda się wygrać. Okej, wygrywamy aż 4-0. Brandt zdobył bramkę, Bellingham dwa razy trafił do siatki i Tonali. Więc to akurat w tym spotkaniu pomocnicy zdobywali te gole. No i przed nami bardzo ważny mecz, rewanż z Atletico Madryt. Mamy też informację, że Tonali jest liderem asyst. W 31 meczach zaliczył 10 asyst. Zobaczmy jego pozostałe statystyki. Średnia ocena meczowa to 7,2 i do tego jeszcze dołożył 4 trafienia do siatki rywali. Okej, okay, mamy też informację, że Szczęsny doznał kontuzji. Okej, okay, wstrząs mózgu, ale dosyć długa kontuzja, 4 tygodnie. No ale przed nami mecz rewanżowy z Atletico. Oczywiście weźmiemy sobie udział w konferencji, żeby zmotywować naszych zawodników do obrony tego. Las preguntas darán comienzo enseguida. Gracias por estar. Jeśli pokonamy Atletico, no to myślę, że będziemy mieli dużą szansę na wygranie tych rozgrywek, no i możemy zdobyć podwójną koronę. Fajnie byłoby zdobyć Ligę Europy, no bo jednak w przyszłości jak przejdziemy do lepszych klubów, no to jednak będziemy najczęściej walczyć w Lidze Mistrzów, no chyba że obejmiemy jakiś klub z Anglii, który akurat i con esto concluye la rueda de prensa. To jest naprawdę duża szansa. Ale tutaj dużo zależy od tego meczu. Właściwie to wszystko zależy, bo musimy utrzymać prowadzenie. Bardzo mocny zespół jest Abraham, Felix, Carrasco, Goretzka, Depol, Caio Henrique, Gabriel, Puado, Koulibaly, Cáceres oraz Oblak. Nasz skład wygląda następująco, wystawiamy tutaj nasz najmocniejszy, to jest skład, który jest wypoczęty, też Mainio rozwinął się na 89, więc ten skład już wygląda naprawdę solidnie. No i przechodzimy do szybkiej symulacji, za chwilę dowiemy się, czy udało się awansować dalej i mamy zwycięstwo 2-1. Ta Atletico bramkę zdobył Llorente w drugiej minucie, ale na szczęście już druga połowa należała do naszego zespołu. Alvarez trafił do siatki w 49 minucie, no i w 66 minucie Bellingham już przypieczętował nasze zwycięstwo oraz awans do kolejnej rundy Ligi Europy, no i tu już będzie chyba półfinał. Okej, widzę, że chyba Wolfsburg wyeliminował Borussię. Lyon przeszedł dalej, no i Marsylia, więc też kilku ciekawych rywali, ale jednak najmocniejszy rywal został już wyeliminowany z tych rozgrywek. Okej, Rebi jest niezadowolony, że nie gra zbyt często, ale jednak, no... Alvarez spisuje się znacznie lepiej, ale myślę, że robić też będzie mógł dostać szansę w niektórych spotkaniach, żeby jednak nasz podstawowy napastnik był wypoczęty. A teraz przed nami dwa mecze ligowe. Tutaj mamy informację o prowadzeniu kadry USA, ale raczej nie jestem zainteresowany tą reprezentacją. A jeszcze mam jakąś wiadomość od zawodnika, Hauge chce zagrać. Myślę, że możemy dać mu szansę w tym spotkaniu. Jest to mecz ze Specją, gramy u siebie, jest to salve a tutti. Siamo pronti, direi che possiamo cominciare. W zasadzie jak dawaliśmy rezerwowy skład w tych meczach, to nasi piłkarze rezerwowi również specjalizowali się bardzo dobrze. No więc też będą mogli dostać kolejną szansę w tym spotkaniu. Scusate, ma dobbiamo... To jest zespół, który zajmuje 20 miejsce w lidze, więc... Tu na spokojnie możemy sobie pozwolić na wystawienie rezerwowego składu.
zastanawiam się, czy wstawić Jakońskiego. Może Aslan niech dostanie szansę w tym meczu. Tutaj zagra sobie Wagnoman. Tu na środek skoczy sobie Kier oraz Kalulu. Na lewej obronie zagra sobie Baloturę. Jeśli chodzi o pomoc, to jeszcze tu się zastanowimy na śpio. Myślę, że zagra sobie Fontana. Na prawym skrzydle zagra Nelson. Tutaj myślę, że wystąpi Hauge. No i na napadzie szansę dostanie Rebić. Ok, zobaczmy, kto może tutaj zagrać w pomocy. Jest ten Calderon. Może też damy mu szansę w tym spotkaniu. Może ewentualnie damy jeszcze na ławkę Bellingama. No i myślę, że możemy już przejść do szybkiej symulacji tego spotkania. Zobaczymy, czy nasi piłkarze rezerwowi pokażą się z dobrej strony i wygrają to spotkanie. Zobaczmy, remis 1-1. Kalulu zdobył bramkę. Dorywali Bastoni, ale raczej to jest chyba inny Bastoni, nie ten z Interu. A widzę, że Hauge też nie trafił karnego, więc szkoda, że nie udało mu się wykorzystać tej sytuacji. Ale i tak nasza przewaga jest duża, więc nawet ten remis nie zaszkodzi. No mamy 80 punktów. Napoli wyprzedziło Lazio, również Juventus wyprzedził Lazio. Napoli 63 punkty, my stajemy 17 punktów przewagi. Podobnie tutaj nad Juventusem. Nawet sam Hauge widzi, że nie poszło mu zbyt dobrze, bo jednak mógł zdobyć bramkę. Kier jest zadowolony, że został ponownie włączony do drużyny. No i okej, przynajmniej mecz z Wenecją jest chyba mecz ligowy, tak jest. Ten mecz w finale Pucharu Włoch jeszcze trochę będzie musiał poczekać. Grazie per essere qui oggi. Possiamo cominciare. Więc ciekawe, że też taki zespół doszedł aż tak daleko w Pucharze Włoch. Scusate, ma dobbiamo più. Ok, zobaczmy, jakie mecze będą nas czekać w najbliższym czasie. Ok, mamy dwóch mecz z Lyonem w Lidze Europy. Tutaj jest mecz z Empoli, z Cagliari. Tu jest mecz z Lyonem i tutaj finał pucharowy gramy dopiero w maju, 16 maja. No i tu jeszcze mamy parę spotkań ligowych. Tutaj zobaczymy, jeśli uda nam się awansować do finału Ligi Europy, no to też będziemy mieli jeszcze finał tych rozgrywek. No tutaj mamy mecz z Wenecją. Nasz podstawowy skład jest wypoczęty, więc myślę, że możemy wystawić taki skład. Ewentualnie Tonali może sobie odpocząć w tym meczu. Zasiądzie na ławce rezerwowych, a wyjściowym składzie zagra może Pobega. No i okej, wystawiamy już taki zespół. Przechodzimy do szybkiej symulacji i zobaczmy, czy uda się wygrać. Ja mamy zwycięstwo 2-0, Lio zdobył bramkę oraz Pobega, więc warto było dać szansę temu pomocnikowi. No ogólnie ten zawodnik dość sporo bramek strzela. Ale jestem dość młody, więc może się jeszcze fajnie rozwinąć. Mam ofertę transferu za Bellingama. Ciekawe, że akurat tak w takim momencie dostajemy ofertę i Liverpool składa ofertę, ale oczywiście nie jestem zainteresowany sprzedaniem naszego pomocnika, bo jest jednym z naszych podstawowych piłkarzy, ma też wartość 95 milionów. No i 86 punktów oceny ogólnej w wieku 20 lat jest to naprawdę świetny wynik. No więc nie mam zamiaru sprzedawania tego piłkarza. Ok, widzę, że nasza przewaga nad Napoli oraz Juventusem jeszcze bardziej wzrosła. No a przynajmniej mecz z Empoli, myślę, że możemy też tutaj wystawić kilku rezerwowych piłkarzy, żeby jednak skupić się też na Lidze Europy, bo w Lidze Włoskiej mamy już dużą przewagę, więc tu wystawimy kilku rezerwowych. Myślę, że tu zagra sobie Wagnoman. Tu myślę, że może wystąpić Kalulu. Kimpembe raczej wystąpi w podstawowym składzie, bo Kier jest trochę zmęczony. Tutaj Bellingham z Tonalim też może wystąpić. No i na prawym skrzydle zagra sobie Hauge, na lewym skrzydle... Znaczy na prawym skrzydle Nelson, tutaj Hauge. Tutaj myślę, że zagra Brandt, no i na ataku może zagra sobie Alvarez. Albo ewentualnie dajmy Rebicia, żeby nie ma ludzi, już nie gra. Na przy okazji też Argentyńczyk sobie odpocznie. Okej, może jeszcze zamiast Kiera damy Baloturę na ławkę, bo jest on bardziej wypoczęty. No i możemy przejść już do szybkiej symulacji tego spotkania. Ok, mamy remis 2-2. Teo
Hernandez zdobył bramkę oraz rebić, więc warto było dać szansę naszemu rezerwowemu napastnikowi. No widzimy, że tutaj Hauge dostał czerwoną kartkę, więc po raz kolejny ten zawodnik jest zawieszony. Okej, przynajmniej mecz półfinałowy z zespołem Olympique Lyon. Chociaż raczej to spotkanie rozegramy sobie już na kolejnym odcinku, właściwie przesymulujemy. Możemy też zobaczyć na najlepszych strzelców w Lidze Europy. Ok, jest Zaha, jest też Bamba, ale nie widzę żadnego z naszych zawodników. To jest Chiesa, jest Zaniolo. Widzę, że Zaniolo przeniósł się do Villarrealu. Tutaj mamy Lio na miejscu 9 z 5 bramkami. Jeszcze możemy sobie wziąć udział w konferencji prasowej. Grazie per essere qui oggi. Possiamo cominciare. No, nie rozegramy sobie w kolejnym odcinku. Myślę, że też w następnym filmie zrobimy sobie podsumowanie po tych meczach. Zobaczymy, jak szybko nam pójdzie, ale tutaj jednak już nie zostało zbyt wiele spotkań, więc zrobimy sobie końcówkę sezonu oraz podsumowanie. No i rozejrzymy się za kolejnym klubem. Myślę, że w sumie kolejnym kierunkiem mogłoby być PSG. Może to być ciekawy klub. Scusate, ma dobbiamo chiudere. Będziemy mogli powalczyć o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. No a później może ewentualnie spróbowalibyśmy swoich sił w Premier League. Też jest kilka ciekawych zespołów, które moglibyśmy objąć. Też naprawdę ciekawe wyzwania. Zobaczmy teraz na ofertę pracy. Jest Fiorentina, Sassuolo, Bayern. Okej, tutaj nie ma obecnie zbyt dużo ofert pracy, ale jednak większość ofert przychodzi już pod koniec sezonu. Zobaczmy sobie na kalendarz tutaj. Będziemy mieli dwa mecze z zespołem Olympique Lyon, tutaj mecz z Cagliari w Serie A, tutaj rewanż, tutaj jeszcze trzy spotkania ligowe, no i finał Pucharu Włoch, no i ewentualnie finał Ligi Europy, jeśli uda nam się awansować, no to będziemy mieli szansę zdobyć aż trzy trofea, czyli Mistrzostwo Włoch, które już praktycznie jest pewne, finał Pucharu Włoch, który raczej powinien być dosyć łatwy dla naszego zespołu, no i zobaczymy też co z Ligą Europy, no a później będziemy już szukać ofert z innego klubu. I to też oczywiście zrobimy sobie podsumowanie, zobaczymy kto został mistrzem w poszczególnych ligach. Zobaczymy też kto wygrał Ligę Mistrzów oraz Ligę Konferenc. No i sobie zrobimy podsumowanie statystyk naszych zawodników. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.